sprawie Energetyki Grybni w wyniku sobie spotkania 1.0 gospodarzy. Myślimy szkolenie obcokrajowego zespołu. Chcemy, żeby prosić o podsumowanie tego spotkania. Pierwszego, zgodnie z tradycją, pana Marcina Fasoła, szkolenie obcokrajowego zespołu gościć. Co powiedzieć o takim meczu? No. Na pewno punkty zostają w Mielcu i nie zabieramy stąd nic, ale myślę, że w meczu nie musimy się wstydzić. Chwała chłopakom za determinację, za walkę, za to, że do końca dążyli, żeby to zmienić. A myślę też, że i troszkę piłki pokazaliśmy w dobrym wydaniu. Mieliśmy na pewno swoje sytuacje przy 0-0. Sytuacja Seby, także mógł ten mecz się potoczyć w drugą stronę. Nacialiśmy się na kontrę, rzut karny. I niestety nie udało nam się tego zrobić. Ale tak mówię, myślę, że pokazaliśmy dzisiaj dużą determinację, wolę walki, dążeniu do tego i to jest na pewno dobry kierunek na przyszłość. A gdzieś tam musimy zwrócić uwagę właśnie na tą bramkę, skorygować. Dziękuję. No cóż, wiedzieliśmy, że ROW to jest bardzo dobry zespół, wielu zawodników z przeszłością ligową, łącznie ze sztabem drużyny. Dlatego przyjęliśmy taką taktykę wyczekiwania kontr. Wydawało mi się, że powinno to lepiej w naszym wykonaniu wyglądać, bo tak w tych meczach u siebie to wyglądało. Natomiast dzisiaj no, przeciwnik utrudniał nam maksymalnie. Chyba też miał dobrze nas rozpracowanego. Dla nas najważniejsze, że stworzyliśmy kilka tych, może mało, ale rzeczywiście kilka tych sytuacji takich w polu karnym, po jednej uśmiechnęło się szczęście do nas. Chociaż uważam, że to Cholewiński już powinien, czy Cholewiak, przepraszam, powinien to mijając bramkarza wykończyć. No ale dobrze się skończyło, wygraliśmy mecz w naszej sytuacji. Jest to wielka sprawa, no graliśmy bądź co bądź z wiceliderem w tej chwili, a do niedawna zespół prowadził w naszej lidze, także na pewno respekt i szacunek tutaj dla przeciwnika u zawodników był może aż nadto, ale widoczny.